sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach sportowcy obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości odbierali wyróżnienia zarówno zawodowcy, tacy jak szypierniści z Azotów Puławy czy Malwina Kopron, trenerzy, jak też młodzi amatorzy, uczestnicy szkolnych igrzysk gimnazjat i licealiat. Jak najbardziej, panie redaktorze, jest to motywacja do dalszej pracy i wielkie wyróżnienie, bo znaleźć się wśród najlepszych trenerów, zawodników, podopiecznych swoich i innych, którzy tutaj akurat byli, to jest wielkim zaszczytem, no i motywacją do dalszej pracy na następne sezony, na następne lata. Miło się znaleźć wśród reprezentujących europejski poziom piłkarzy ręcznych, którzy rokrocznie dostarczają nam wielkich emocji i zdobywają medale. Ja próbuję zaszczepić młodzież od najmłodszych właśnie, gdzie to też jest naprawdę ciężki kawałek chleba i wiele wyrzeczeń trzeba poświęcić, żeby ci najmłodsi doszli do wysokich wyników, żeby z malutkich klubików, od najmniejszych dzieci szła droga do reprezentacji Polski. Najważniejsze zaszczepić, wychować i żeby byli w grupie, żeby się zżyli, żeby byli kolegami, a nie wrogami, że ktoś więcej ma strzelić bramek, a ktoś mniej. Także jeszcze raz powtarzam, no, jestem naprawdę zadowolony, uradowany i myślę, że większość trenerów tutaj, którzy byli tu na tym spotkaniu, to też tak samo tak odbiera, że to jest nobilitacja Starostwa Powiatowego. Cieszy nas to, motywuje do dalszej pracy. Gala już kolejna w moim życiu tutaj w starostwie. Na pewno fajnie, że są organizowane takie imprezy i to, że jesteśmy nagradzani za nasze wyniki sportowe, na pewno motywuje do dalszej pracy i cieszy. Tak naprawdę w takich chwilach jesteśmy doceniani za tą ciężką pracę i na pewno motywuje to, tak jak powiedziałem wcześniej, do dalszego wysiłku. A ja uprawiam kolarstwo już od bodajże 8 lat. Jeśli chodzi o ten rok, właśnie można powiedzieć, że skończyłem tak pierwszą część sezonu. Kilka poważnych wyścigów jest już za mną. Na drugą część na pewno jest z tych ważniejszych imprez są Mistrzostwa Polski, zarówno górskie, jak i szosowe dla kategorii młodzieżowiec. Są to dwa wyścigi, w których na pewno będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. No co odnośnie następnego roku, to na pewno podnieść jeszcze swój poziom i na pewno się rozwinąć. Wyróżnienia trafiły także do szkół za sumę osiągnięć uczniów. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie.